Dobra, mamy już godzinę 19, tak więc witam i zapraszam na kolejnego streama z King of Dragon Pass. Tydzień temu rozegraliśmy aż 2 lata, które były dość burzliwe, doszło do dość wielu wydarzeń. I zobaczmy, co mówią przepowiednie na kolejny rok. Wieszczowie przepowiadają normalne zbiory. Przechadzali się także wśród światłodzierców, gdy ci wielcy bogowie spacerowali po krawędzi świata. Potem jeden z naszych wieszczów powrócił i powiedział, że powinniśmy w tym roku spróbować wykonać Hero Questa. Tak więc na pierwszym miejscu zdecydowanie mamy questy. Tak więc na pewno podejmiemy się kolejnej próby jego wykonania. Na drugim mamy rezerwę, tak więc pozostawimy gdzieś z 2-3 punkty, może nawet więcej, zobaczymy. Dalej mamy stada, wojnę. No to damy 2 punkty w sumie na wojnę. 1 punkt na zbiory. No właśnie to jest efekt tego, że nie mamy Arkili w Radzie Klanowej. Ponieważ no, nie możemy przeznaczyć tyle punktów na rolnictwo. No ponieważ Koreng specjalizuje się w zdrowiu. Dobra, co mamy dalej? Dalej już mamy dużo mniej punktów na tajemnicę. Dyplomację, zdrowie. Dodajmy na tajemnicę. Dyplomację i 4 punkty chyba pozostawimy w rezerwie. No ponieważ jest ona na drugim miejscu. Aż 18% głosów. Tak więc wydaje mi się, że to będzie dobry wybór. Okej, tak więc zaczynamy. I to już chyba będzie 19 rok w Smoczej Przełęczy. Okej, mamy porę morza. To co, próbujemy od razu questa? Nie wiem, co wy na to. Zobaczmy, czy byśmy mogli, powiedzmy, wynająć nieco więcej tanów. Patrole trochę słabe. Chyba brakuje nam koni. To co, questa? Dobra, no to podejmujemy się questa, mamy dużo lepsze informacje. Mamy odpowiedniego bohatera, a więc i Scaliego. Tak więc spróbujmy. Tak więc stworzenie burzowego plemienia i Scali. I teraz musimy prosić o pomoc. A być może klan Szarej Sowy. Starej Sowy, sorry. Zobaczmy. I o, no i warto było, ponieważ klan Starej Sowy przysłał nam na pomoc 50 członków swojego klanu. No tak więc pierwszy etap to oczywiście wysłanie Iskaliego do Świata Bogów. I naszym celem będzie utworzenie oczywiście plemienia. Mamy w tej chwili 4 sojuszników i moglibyśmy takie plemię dość łatwo utworzyć. Ale nie, Iskali nie był w stanie wkroczyć do Świata Bogów. Okej, no to być może poczekamy do... No nie wiem, poczekamy na kolejną okazję, zobaczymy. A co mamy tutaj? Emisariuszy z odległego klanu Czarnej Skały przybyli prosząc o pomoc. W ich kącie Smoczej Przełęczy panuje w tej chwili susza. Zanim ta susza rozszerzy się na pozostałe ziemie, zamierzają oni sponsorować Hero Questa, w którym to wielki święty wojownik Orlanta wszedłby do Świata Bogów. Tam pomógłby Orlantowi uratować boga deszczu Helera, wyciągając go z brzucha smoczycy Aroki. Proszą nas, abyśmy wspomogli ich modlitwami, tak, aby rytuał, który otworzy wrota do wiecznego świata bogów, został skutecznie otwarty. Okej, tak więc oni także chcą wykonać Hero Questa, jakiegoś innego Hero Questa. I argumentują oni to tym, że jeżeli im nie pomożemy, to susza może przybyć także do nas. No tylko pytanie, czy warto im pomagać? Proszą chyba o naszą magię klanową, ile się nie mylę.
A więc tak, możemy odmówić bez komentarza. Możemy odmówić mówiąc, że nasza magia jest dość słaba. Możemy także obiecać złożenie ofiary Orlantowi, gdy tylko rytuał się rozpocznie. Możemy wysłać na rytuał kilku wyznawców, bądź też wysłać wielu. Okej, zobaczmy, co ma do powiedzenia nasza rada. Rangor mówi, że jeżeli okażemy się hojnością, to zyskamy respekt innych klanów. Tak więc on by wysłał wielu wyznawców. I Scully mówi, że Harmast gołostopy. Że nie. Mówi, że udany hero quest Harmasta gołostopego ocalił świat przed Gbadżem. Z kolei spektakularna porażka Karstena Fardonsona spowodowała, że gwiazdy upadły na jego lud. Okej. Gerdeneva mówi, że kapłanka ziemi stara się dowiedzieć, czy nasza magia klanowa jest silna, czy też nie. Jordander mówi, że im więcej wyznawców wyślemy, tym bardziej wyczerpiemy naszą magię klanową, która obecnie nie jest zbyt silna. Lejka mówi, że ciężko powiedzieć. Koreng mówi, że nie ma żadnego znaku, który wskazywałby na to, że u nas miałaby się pojawić susza. Choć sama myśl o tym mrozi mu krew w żyłach. Okay, tak więc Koreng by odmówił. A Jerestia mówi, że to samo. Że nie ma żadnego znaku, który sugerowałby pojawienie się suszy. No nie wiem, czy to jest czas, abyśmy byli hojni. Nie wiem, co by na to. Ponieważ chcą oni naszej magii klanowej. A my sami jej potrzebujemy, ponieważ też chcemy wykonać questa. Tak więc jednak wspomożemy ich w potrzebie i wyślemy kilku kultystów. Okej, straciliśmy 2 punkty magii. Okej, naszym wyznawcom pomagało się, podobała się długa pielgrzymka do świętego miejsca Orlanta. Lord Wiatru klanu Czarnej Skały powrócił ze świata bogów i oświadczył, iż stał się jednością z Orlantem, a także, że zdołał wydostać Helera z brzucha Aroki. Wkrótce potem niebo stało się ciemne i zaczął z niego padać ciężki deszcz. Okej, no tak więc ten Hero Quest udał się, być może dzięki naszej pomocy. Tylko, że straciliśmy na to nieco magii. Okej, mamy w tej chwili porę ognia. Zobaczmy, gdzie jest ten klan Czarnej Skały. Klan Czarnej Skały. Tutaj. Oni chyba należą do plemienia Kolimar, ile się nie mylę. Dobra, to co? Raz jeszcze? Kolejna próba wykonania questa? Troszkę brakuje nam tanów, żeby, nie wiem, ruszać na wojaczkę, czy coś w tym stylu. No bo na pewno musimy tego questa wykonać, a nie wiem, czy jest sens czekać do pory burzy. No bo wtedy będziemy mieli jedną, powiedzmy, szansę na to. A może się nie udać. Okej, widzę, że zgadzacie się. W takim razie poprosimy o pomoc naszych nowych sojuszników z klanu Czerwonego Lisa, powiedzmy. No, trzymamy kciuki. Przysłali 40 ludzi. I udało się. Udało się. Tak więc mamy pierwszą próbę, pierwszą przygodę tego mitu. I Scully wchodzi do świata bogów. I natychmiast zaczyna czuć niepokój Orlanta, ponieważ cesarz silnie zabrania w uzyskaniu przez niego należytego mu miejsca na świecie. Rynalda mówi Iskaliemu, że przewagą cesarza nad Orlantem jest jego plemię. I aby rzucić mu wyzwanie, Iskali także powinien takie plemię założyć.
Iskali zaczyna więc wędrować, myśląc o jej słowach, kiedy to nagle przytacza się wątpiące koło. Mówi Iskaliemu, że nie powinien założyć plemienia. Jeżeli umieścisz się ponad innymi, to będziesz tak samo zły jak cesarz. Ludzie będą oczekiwali, że będziesz im mówił, co mają robić i w ten sam sposób odbierzesz im ich wolność. A jest to przecież rzecz, na której zależy ci najbardziej. Tak więc Iskali może pochwycić wątpiące koło w sieć, może to zignorować i udać się do Inkina. Może powiedzieć, że kołu, że pochwyci je i każe swojej żonie przyrządzić z niego zupę. Może powiedzieć, że nie będzie taki zły jak cesarz, ponieważ wolność to jego esencja. Może także przerwać questa i wyruszyć do świata bogów. Może uderzyć wątpiące koło pięścią, przetoczyć wątpiące koło dalej. Bądź też powiedzieć, że nie możesz zatrzymać burzowego plemienia, tak samo jak nie możesz zatrzymać burzy. No, co robimy, moi drodzy? Ostatnio, z tego co pamiętam, po złożeniu ofiary Orlantowi, poznaliśmy pewne sekrety związane z tym wydarzeniem. No, jednak decyzja należy do was. Dobra, widzę jednak, że zdecydowanie dominuje tutaj na razie opcja numer 4. Tak więc Iskali powie wątpiącemu kołu, że nie będzie taki zły jak cesarz, ponieważ wolność to jego esencja. Wolność jest teraz twoją esencją, powiedziało koło. Jednak wkrótce staniesz się taki sam jak cesarz. Okej. Dobra, tak więc, no dobra. To była ta pierwsza opcja. Na drugim miejscu mamy opcję numer 1. Opcję numer 1, tak więc niech Iskali spróbuje pochwycić wątpiące koło w sieć. Okej. Niestety nie mógł tego koła złapać, ponieważ to zaczęło się kurczyć do takiego momentu, aż wytoczyło się przez dziury w sieci. Wkrótce potem stało się większe i spróbowało przejechać Iskaliego. Okej, to chyba nie jest zbyt dobry znak. A dobra, no to widzę, że faktycznie dominuje tutaj opcja numer 2. Tak więc Iskali powie kołu, że je złapie i jego żona przyrządzi z niego smaczną zupę. Ty i twoja sprytna żona możecie spróbować, abym stał się mały, powiedziało koło. Jednak to ty będziesz tym, który stanie się mały. I powodem tego będzie twoja skazana na porażkę ambicja. Okej, no to nie koniec. To jeszcze nie jest koniec. Ale na pewno ten quest nie idzie zgodnie z planem, tyle powiem. Tak. Dobra. Dobra, w takim razie Iskali zignoruje to koło i uda się do Inkina. Tak więc Iskali wędruje dalej. Aż do momentu, kiedy napotyka Inkina, który jest szefem kociego klanu. Inkin mówi: mój klan dość mocno cierpi z powodu roślinnego plemienia, które walczy z nami o tereny łowne. Jeżeli pomożesz mi z nimi walczyć i ich pokonasz, dołączę do twojego plemienia. Iskali staje naprzeciw czempionów roślinnego plemienia, a więc szepczących żył i ostrej zieleni. Tak więc nasz bohater może walczyć z obydwoma naraz. Może walczyć z szeleszczącymi żyłami i pozwolić Inkinowi walczyć z drugim, bądź też walczyć z ostrą zielenią. Może także to wydarzenie zignorować i poszukać Lankora Mai. Może opuścić świat bogów, bądź też powiedzieć, że moje nowe plemię zgniecie was, jeżeli się nie wycofacie rośliny. Tutaj chyba mit nie precyzował dokładnie, co trzeba robić, a dokładnie nie pamiętam. Ale powiem tak, że Iskali jest doskonałym wojownikiem. Tak więc być może to mogłoby zwiększyć tutaj jego szanse.
Ostatnio próbę dokonywał Rangor, który takim doskonałym wojownikiem nie jest. Ale dobra, widzę, że w czacie wszyscy zdecydowanie dominuje opcja numer 1. To nie będziemy robili ankiety, ponieważ widzę, że dominuje opcja numer 1. Okej. Wiele stóp szepczących żył wbiło się w ciało Iskaliego i zaczęło spijać z niego jego odwagę. Wiele mieczy ostrej zieleni przebiło Iskaliego, tak że jego mądrość wypłynęła na ziemię. A niestety Iskali był zbyt ranny, aby utrzymać się w świecie bogów i powrócił na rytualną ziemię. Niestety nasi wieszczowie powiedzieli, że kolejna próba utworzenia plemienia będzie bardzo, ale to bardzo trudna. Niestety, mamy kompletną porażkę. Mamy kompletną porażkę. Mamy jednak jakąś dobrą wiadomość, no zobaczmy. Kallyr powróciła do naszego klanu, po tym gdy spędziła 3 lata będąc szkolona przez największego świętą wojowniczkę Vingi. W naszym klanie pojawił się nowy nastrój pewności. Okej, tak więc powróciła tutaj nasza wojowniczka, która jest już dorosłą kobietą. I teraz tak, możemy wyprawić na jej cześć ucztę. Możemy także jej powiedzieć, żeby nie była zbyt dumna, żeby nie była bardziej dumna niż staci. Możemy przetestować jej umiejętności, wysyłając ją na misję eksploratorską. Bądź też możemy przetestować jej umiejętności, wysyłając ją na rajd. No tak, aby stanęła na czele takiegoż rajdu. Bądź też możemy po prostu ją przywitać, ale nie robić z tego jakiejś tam wielkiej sprawy. Okej, to więc zobaczmy, co ma do powiedzenia Rada. Rangor mówi, że nie jest ona już dzieckiem. Dobrze nauczyła się lekcji, którą przyjęła. I już tych lekcji więcej nie potrzebuje. Tak więc Rangor wyprawiłby ucztę. Iskali mówi, że Kallyr czeka na szansę, aby dowieść swych umiejętności. Wyślijmy ją przeciwko Boskowi. Okej, tak więc Iskali by ją wysłał na rajd. Gerneneva mówi, że Kallyr zdaje sobie sprawę, że będzie bardzo ważnym członkiem naszej społeczności i powinniśmy ją uhonorować. Z kolei Jernandar mówi, że królowa Ingvan wyróżniła się tym, że odnalazła wspinający się piach. Okej, nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale no, Jernandar by przetestował umiejętności Kallyr, wysyłając ją na wyprawę. Leika także się z tym zgadza i mówi, że powinniśmy ją wysłać na poszukiwania wiedzy smokołaków. Z kolei Koręg tak, żeby ją gdzieś tam wysłał, a konkretnie w poszukiwaniu opowieści bogów. Jerestia mówi, że nie mamy dość krów i powinniśmy najechać na klan Jenestni, tak aby nieco tych krów im odebrać. No, co robimy? Mamy tutaj naszą bohaterkę. Pytanie, czy chcemy ryzykować i gdzieś ją wysyłać, czy nie? Czy też powinniśmy być ostrożni? Ale wtedy pytanie, czy nie marnujemy tutaj po prostu jej potencjału? No nie wiem. No decyzja należy do was, moi drodzy. Po tych ostatnich porażkach i nieudanych HeroQuestach no, mamy tutaj przynajmniej jakąś dobrą wiadomość. Pytanie, co z tym robimy? Tak więc przetestujemy jej zdolności, wysyłając ją na rajd. Okej, tak więc oczywiście przeciwko Boskowi. Nasi najgorsi wrogowie, którzy chyba są nieco osłabieni. Yy,
Tylko właśnie, no nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak mało tanów mamy. Ale dobra, no wyślijmy 13, 3 pozostanie do obrony. No wyślamy sporo piechurów. Mamy w tej chwili porę ognia, tak więc chyba możemy sobie na to pozwolić. I wezwijmy na pomoc naszych nowych sojuszników z klanu Czerwonego Lisa. No, czy też Rudego w sumie Lisa, chyba lepsze tłumaczenie. No spróbujmy. Okej, Rude Lisy wysłały 22 wojowników. Zostaliśmy niestety dostrzeżeni przez patrole boskowi i naszych 13 tanów i 137 piechurów staje naprzeciw ich 8 tanom i 119 miecznikom. Tak jak mówiłem, boskowi są osłabieni i oni no także mają no, nawet chyba mniej tanów niż my. Teraz pytanie co do celu i taktyki. Chyba plądrowanie, co? Nie wiem, zdobędziemy jakieś tam dobra, być może owce, bydło, być może konie. Czyli po prostu plądrowanie i szarża. Dobra, bez magii. Dobra, bez magii, plądrowanie, szarża. Tak więc tylko klikam i trzymamy kciuki. Okej, ruszyliśmy na formację boskowi, gdy ci wciąż składali ofiary swym bogom. I musieliśmy niestety szarżować poprzez morderczy ostrzał z ich proc i łuków. Boskowi skoncentrowali swój atak na niewielkim kontyngencie wojowników Rudego Lisa, którzy walczyli po naszej stronie. Rude Lisy walczą w tym momencie dobrze, ale przeciwnicy mają sporą przewagę liczebną. Jerestia jest najbliżej, jest naszym jedynym utalentowanym liderem, który jest w pobliżu. I pytanie, co powinna zrobić? A więc tak, Jerestia może natychmiast dokonać szarży, aby pomóc Rudym Lisom. Może zebrać wojowników i wtedy Rudym Lisom pomóc. Może zignorować ten problem i skoncentrować się na wygraniu bitwy. Może także krzyknąć głośno, aby nakazać Rudym Lisom, aby się wycofały. Bądź też może im krzyknąć, że powinni walczyć jak wojownicy, a nie jak kottarzy. Nasza bohaterka jest... No jest niezła, jeśli chodzi o walkę. Jeśli chodzi o dowództwo, nie jest zbyt dobra. Okej, widzę, że tu opcja numer 2. W czacie mocno dominuje. Dobra. Tak więc niech ruszy na pomoc. Niech zbierze wojowników. I ruszy na pomoc Rudym Lisom. Okej, Jerestia zwołała naszych wojowników. Ale nic to nie dało. Byli oni zbyt zajęci walką, aby pomóc Rudym Lisom. Jerestia zatrzymała się, aby... przyciągnąć jednego z wojowników w bezpieczne miejsce. I kiedy się podniosła, niestety nasi sojusznicy byli w rozsypce i rzucili się do ucieczki. Boskowi podążyli za nimi, wszystkich ich wycinając w pień. Okej, tak więc chyba nasz sojusz może być tutaj troszkę zagrożony tym wydarzeniem. Pytanie tylko, jak to wpłynie na losy bitwy. Chyba niezbyt dobrze. Bitwa była krwawa. Ich magia zadała nam potężny cios. Zostaliśmy odparci z pola bitwy i nie mieliśmy szansy na złupienie ich ziem. Okej, mamy jednego rannego Tana. Dużo więcej rannych chłopów i aż 8 zabitych. A jednak mamy tutaj Kaller. Faktycznie jest możnym. Tak więc być może moglibyśmy ją wysłać na questa. Ale być może też nie był to dobry pomysł, żeby wysyłać ją na raid, kiedy nasze siły nie są zbyt dobre. Okej, ale no, najwyraźniej wszyscy siebie nawzajem obwiniali za to, że po prostu nie sprostali wysokim standardom Kally. Tak więc chyba jej nikt nie obwinia za tą porażkę. Jerestia mówi, że mamy zbyt wielu myśliwych, dobra.
I mamy... O! Natychmiastowy kontratak Boskowi. Mają 6 jeźdźców i 121 piechurów. Szczęśliwie ich dostrzegliśmy i naprzeciwko staje 16 tanów i 120 przedstawicieli Fyrdu. Pytanie co do taktyki i celu. Powiem tak, Boskowi chyba w poprzedniej bitwie wydali swoją magię. No na pewno jakąś magię wydali i być może już jej nie mają. No ale pytanie, co robimy? Okej, widzę, że chcecie ostrzał, dominuje ostrzał, przepędzenie. Dobra, ostrzał, przepędzenie. Dobra, bez sztandaru i bez magii. No zobaczmy. A niech to. Okej, Boskowi usiłowali nas okrążyć. Jednak gdy to uczynili, nasze pociski zadały im bardzo duże straty. Pierwsze sekundy bitwy upłynęły zbyt szybko, aby Jerestia mogła je pamiętać. I widzę, że dwójka dominuje mocno. Tak więc niech walczy mężnie, ale nie jakoś tam strasznie ryzykownie. Pomimo tego, że nie wiedzieliśmy o tym przed rozpoczęciem bitwy, Jerestia przez ostatnie kilka dni chorowała i nie do końca się wyleczyła. No niestety w trakcie walki dość szybko się zmęczyła. Wojownicy Boskowi dostrzegli tą słabość i mocno na nią nacierali. No jednak szczęśliwie nie została ona poważnie ranna. Okej. Ale mamy zwycięstwo dla odmiany. Bitwa była zacięta. Przepędziliśmy Boskowi z pola bitwy, nie pozwalając im na splądrowanie naszej tuli. Zdobyliśmy 2 konie i mamy po raz kolejny pewne straty. Chyba trzeba będzie złożyć ofiarę Czelania Roy. Chyba tak, ponieważ mamy w tej chwili porę ziemi i zbiory. A i mamy aż 31 rannych chłopów. Tak więc przydałoby się, aby powrócili do pracy jak najszybciej. No więc składamy ofiarę. Leczenie. I 21 chyba da nam bardzo duże szanse. Dobra, 21. O, i świetnie. Czelana Roy wyleczyła 31 chłopów. O, tak więc mamy bardzo dobre zbiory. Ponad 1000 koszy pożywienia. Przydałoby się także tanów. Wciąż nie mamy jednak koni. Nie wiem, co wy na to. Misja handlowa po konie? Czy może się z tym wstrzymamy? Aha, i spójrzmy także na Kallyr w sumie. O, mamy także jakąś nową możną. Ernaldeste, 18 lat. Wyznawczynia Ernaldy. A to kto? Natalina. Kallyr, jeśli chodzi o walkę, jest taka sama jak Hancor. Jest także doskonała, jeśli chodzi o magię. No to... nie wiem, co by na to. Może... na lidera wojennego wyznaczymy Kallyr zamiast Iskaliego. Nie wiem, co wy na to. Mnie tak kusi, żeby tego dokonać, ponieważ Kallyr ma dopiero 17 lat. Tak więc no jej umiejętności zaczną rosnąć, jeżeli będzie w Radzie Klanowej. Znaczy, Hancor minus byłby taki, że on jest wyznawcą Elmala, a Rangor także jest wyznawcą Elmala. Ale widzę, że się zgadzacie, to w takim razie dajemy Kallyr do rady. I chyba, no nie wiem, czy w samą porę, zaraz się przekonamy, ponieważ zostaliśmy najechani przez końskie pomioty. Wszystkich 154 walczy konno. Szczęśliwie ostrzegli nas sojusznicy z klanu Kardarwi. I przeciwko nim wysyłamy 17 tanów i 128 piechurów. Pytanie co do taktyki. Podczas ostatniej potyczki wybraliśmy ostrzał i doszło jedynie do wzajemnego ostrzału.
Chociaż z drugiej strony moglibyśmy zdobyć na nich konie. Wszyscy jadą konno, tak więc teoretycznie źródło koni. Okej, chyba sam będę musiał podjąć decyzję, bo ciężko robić sobie opinię z waszych... Ale chyba ostrzał jednak dominuje. Nie chcę ci ryzykować. Dobra, to w takim razie ostrzał, przepędzenie i jeden punkt magii na wsparcie. Okej, końskie pomioty musiały dokonać szarży poprzez nasz morderczy ostrzał i bitwa była krwawa. Nasza magia pokonała ich magię i przepędziliśmy ich z pola bitwy. No i na dodatek zdobyliśmy 46 koni. Okej, tak więc nasz problem z brakiem koni rozwiązany. Co nam się przyda, ponieważ po raz kolejny straty. Po raz kolejny straty. Ale przynajmniej bez problemu będziemy mogli zrekrutować nowych tanów. No nie wiem, być może Kalir się tak sprawdziła, nie wiem. Dobra. Mamy porę mroku. Zbiory zakończone i zimę. Dobra, najmujemy w takim razie tanów. 11 to jest strasznie mało. I mamy w tej chwili 21 i dwóch chorych. No już troszkę lepiej. No nie wiem co by na to. Kolejna próba questa i próbujemy wysłać Kalir. Czy sobie darujemy? Czy może czekamy do pory burzy i wtedy próbujemy? Kapliczkę chcecie rozbudowywać? Ja z kapliczkami bym uważał, ponieważ kurczę, te tracimy owce. Tracimy owce. No mamy 413 sztuk. Chyba ich, no i chyba niestety wciąż ich ubywa, tak więc ja bym uważał z kolejnymi kapliczkami. Mówicie, żeby questa spróbować zarówno teraz, jak i potem? No to spróbujmy. A, no i proszę. Gra także sugeruje Kalir jako bohatera na wykonanie tego questa. Dobra, tak więc spróbujmy. Wezwijmy na pomoc Gardarvi, być może tym razem. Naszych sojuszników. Przesłali tylko 10 ludzi. To nasze szanse na wysłanie Kalir mogą być małe. Wysłanie do świata bogów. No, ale spróbujmy. Nie udało się jej wysłać do świata bogów. A tu mamy powrót trolloków. Gardrostan natrafił na niewielką grupkę troli, które urzędowały sobie w naszych spichlerzach. Zjadły nieco ziarna i niestety zepsuły także nieco więcej tego zasobu. No i znamy te stworzenia ze starego kraju. Są to bowiem trolloki, a więc no nieco zniekształcone i prostoduszne potomstwo, na które skazana jest część troli. No już mieliśmy trolloki swego czasu. Sprawiały one nam wtedy problemy i po prostu no, zatknęliśmy ich głowy na palach, tak aby je wystraszyć. A więc tak możemy je przepędzić. Możemy je zabić, złożyć w ofierze bogom, wziąć jako trali, bądź też sprzedać innemu klanowi. Rangor mówi, że trolle źle traktują trolloki i no, nie będą się przejmowały tym, co z nimi zrobimy. Kalir ostrzega, że jeżeli teraz ich nie zabijemy, to będą sprawiały problemy w przyszłości. Generał mówi, że powinniśmy sprzedać je innemu klanowi. Jernadar mówi, że to tylko trolloki. Duchy naszych przodków no nie mają... Nie jest dla nich... Jest dla nich bez znaczenia, co z nimi zrobimy. Leika mówi, że byłaby w stanie rzucić na nich zaklęcie, po którym wyglądaliby jak wysocy, potężni wojownicy. I rozumiem, że tuż potem chciałaby je sprzedać innemu klanowi. Korynk mówi, że jeżeli
sami nie możemy zrobić z nich dobrego użytku, to na pewno mogą go zrobić nasi rzemieślnicy. No, ostatnio tego spróbowaliśmy i przez pewien czas to faktycznie działało. A Jerestia ostrzega, że jeżeli zrobimy z nich trali, to będą niepokoili owce. No, co robimy z tym znaleziskiem, z tymi nieszczęsnymi stworzeniami? Dobra. Tak więc chcecie sprzedać te troloki innemu klanowi. No, spróbujmy. A, no i pytanie, któremu klanowi? To jest dobre pytanie, ponieważ jeżeli będą one sprawiały problemy, to ten klan może nas potem winić za coś takiego. Tak więc nie wiem, czy warto sprzedawać naszym sojusznikom. No nie wiem, co wy na to. Boskowi chcecie sprzedać? Nie wiem, czy by przyjęli naszą ofertę, ale... Okej, chcecie sprzedać Boskowi, no dobra. Sprzedajmy więc Boskowi, spróbujmy przynajmniej. Uzyskaliśmy za nich więcej niż myśleliśmy. No teraz tylko trzymajmy kciuki, żeby faktycznie zaczęli tym Boskowi sprawiać jakieś problemy. A, no i mamy problem tego kpiącego z nas sztukmistrza, o który niestety ma kolejne powody, żeby się z nas nabijać. Sztukmistrz z klanu Peluski przybył do nas, aby z nas szydzić. Towarzyszy mu kilku wojowników z jego klanu, tak aby zniechęcić nas od jego atakowania. Słyszałem, że wasi bohaterowie, którzy próbowali dokonać HeroQuesta, nie potrafią nawet dobrze zapiąć pasa, nie mówiąc już o wchodzeniu do świata bogów. A jesteście strasznie nieszczęśliwi z tego powodu. Odprawił on dookoła niewielki taniec, mocno się przy tym śliniąc, na swoją tunikę. No cóż, w zamian za coś cennego, byłbym gotów pobłogosławić was magią sztukmistrza, dzięki czemu być może kolejnym razem byście nie zawiedli w tak śmieszny, niekompetentny sposób. No i żąda on dóbr w zamian wartych 10 krów, w zamian za błogosławieństwo Eurmala. No tak więc wyraźnie tutaj się z nas nabija dość ostro, ale kto wie, być może faktycznie jego magia mogłaby nam pomóc. No, trudno powiedzieć. Możemy go zaatakować. Możemy zażądać przeprosin. Możemy targować się co do ceny. Możemy grzecznie odmówić. Odmówić niegrzecznie. Bądź też... po prostu przyjąć tą ofertę. No, zobaczmy, co ma do powiedzenia Rada. Rangor mówi, że ludzie są wściekli tym szyderczym zachowaniem. I oczekują, że uzyskamy od niego, powiedzmy, przeprosiny. Kaller mówi, żeby jednak po prostu wstrzymać się troszkę i jedynie dość niegrzecznie mu odmówić. Gernenewa mówi, że byłaby w stanie uzyskać niższą cenę. Czarnandar mówi, że możemy nienawidzić jego słów i jego oferty, ale nie powinniśmy go urażać, ponieważ to może urazić wodza klanu Peluski. Tak więc Czarnandar chce, abyśmy odmówili grzecznie. Lejka mówi, że patrzy na nią swym złym okiem. Czuje to. Okej? Tak więc ona by go nawet zaatakowała. Tak więc nasza sztukmistrzyni nie lubi tego sztukmistrza, najwyraźniej. Korynk mówi, że sztukmistrzowie dysponują potężną, ale niezbyt stabilną magią. Ten jednak wydaje się być dość pewny siebie. Tak więc Korynk przyjąłby chyba tą ofertę. Jerestia mówi, że 10 krów to zbyt wysoka cena, aby płacić za coś, co może nie istnieć. Tak więc nasza łowczyni, no nie ufa temu sztukmistrzowi. No, co robimy, moi drodzy? No powiem tak, on może tutaj blefować kompletnie i w ogóle nam nie pomóc.
To może być blef. Po pierwsze szyderstwo, a po drugie blef, aby uzyskać od nas dobra. Z drugiej jednak strony, no desperacko chcemy wykonać questa. I być może byłby w stanie nam pomóc. No to już sami musicie ocenić. Okej, no dominuje tutaj jednak opcja... targowania się. Dobra, potargujmy się w takim razie. Być może faktycznie byłby w stanie nam pomóc, ale nie za tak wysoką cenę. Okej, niestety nasze targowanie się sprawiło, że jeszcze podniósł cenę do dóbr wartych 11 krów. I pytanie, czy przyjmujemy tą ofertę, czy nie. To jest w tej chwili 11 krów. Co by na to? Dobra, troszkę tutaj dominuje, no kilkoma głosami tak naprawdę, ale dominuje jednak opcja tak. Tak więc przyjmiemy tą ofertę, być może pomoże nam to w wykonaniu questa jeszcze dzisiaj. No na pewno by się takie coś przydało. Okej, tak więc przyjęliśmy, pomimo tego przyjęliśmy jego ofertę. I mamy porę burzy. Tak więc teoretycznie idealne warunki na wykonanie questa. No i zobaczmy, czy ta magia tego sztukmistrza faktycznie pomoże nam wysłać Kallyr do świata bogów. Teraz pytanie, kogo powinniśmy... Być może kogoś, kto jest nam winny przysługę w sumie. Być może będą wtedy skłonni przysłać więcej ludzi. I niech będzie to klan Niebieskiego Świerku. Okej, przysłali aż 40 ludzi, tak więc no, trzymamy kciuki teraz. Trzymamy kciuki, na pewno by się przydało. Nie, niestety nie. Nie udało się wysłać Kallyr do świata bogów. A tymczasem w tuli klanu Kardarvi, a więc naszych sojuszników, pojawił się chaos. Okej, Leika, a także Wieszczowie myślą, że powodem tego był pewien epizod bratobójstwa, który się na tych ziemiach rozegrał. I niestety jest bardzo możliwe, że chaos rozszerzy się na inne tule, w tym na naszą. Okej, niedobrze. I tak oto mija kolejny rok. No taki średni rok. Kolejna nieudana próba wykonania questa. Nie wiem, być może powinniśmy dać sobie z tym spokój i spróbować później, jak się troszkę wzmocnimy. Sam nie wiem.